Zaczniemy od meczu z Pogonią Szczecin, bo z jednej strony wynik wysoki, ale chyba z drugiej strony mieliśmy w drugiej połowie cały festiwal pecha. Jak ty to oceniasz? To znaczy, już jesteśmy po analizie tego meczu i wszyscy wiedzą, że ten mecz przegraliśmy z tymi fragmentami gry. Dwa rzuty karne, bramki z rzutów rożnych. Uważam, że naprawdę z gry, z tych założeń, jakie mieliśmy na mecz, w dużym stopniu sobie radziliśmy. W pierwszej połowie prowadziliśmy, graliśmy w niskiej obronie, ale Pogoń nam jakoś nie zagrażała mocno i no duża szkoda i niedosyt, że w takich okolicznościach przegraliśmy. Wynik 4-1, można mówić, że Pogoń nas zdominowała, tak nie było. Czy mecz z Górnikiem w pewnym sensie może być trudniejszy, bo przed meczem z Pogonią szło się takie opinie, że jednak wiadomo, że Pogoń zaatakuje, Pogoń będzie się utrzymać przy piłce, a po Górniku czego możemy się spodziewać? Myślę, że tak, że każdy mecz w tej klasie jest ciężki, ale wiem, że Górnik Łęczna będzie grał w tym sezonie o utrzymanie i tutaj pewnie też przyjadą. No jeszcze meczu nie wygrali, więc to jest ich gdzieś problem. My będziemy chcieli na pewno ten mecz wygrać. Wiem, jaka jest sytuacja, ale to każdy mecz jest do wygrania, pokazał to mecz z Wisłą Kraków. Tak samo jeszcze raz się powtórzę, że z Pogonią Szczecin mogliśmy równie dobrze wygrać ten mecz i uważam, że gdybyśmy przytrzymali 10 minut w drugiej połowie, to byśmy punkty przywieźli do Mielca. Ale to już za nami jest, idziemy dobrą drogą i czekamy na mecz z Łęczną. Na koniec pytanie, czy będą ci towarzyszyć dodatkowe emocje w meczu z Łęczną? Nie, a czemu? Nie, na pewno, no, na pewno. Na myśl, że zagram przeciwko Michałowi, zawsze to u mnie i u Michała powoduje gdzieś tam, że ten mecz jest fajny i ciekawy. Nasze siostry będą na meczu, zawsze są i czekamy, kto tym razem wyjdzie zwycięsko. Dziękuję bardzo.